Dzień dobry, Radio Wnet. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, na żywo. Piotr Mazurek. No dobrze, skoro już się połączyliśmy przez różne asystentki, różne sekretarki i sekretariaty, to możemy porozmawiać. Kwestia ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Będzie zmiana, czy nie będzie zmiany nazwy jednego z największych i najbardziej uczęszczanych rond w stolicy polskim? No zobaczymy, czy będzie zmiana, bo to jeszcze jest głosowanie decydujące przed nami, natomiast na razie została otwarta droga do tej zmiany, ponieważ Rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej przyjęła petycję środowisk skrajnej lewicy, która to petycja domaga się właśnie takiej zmiany. Także w tej chwili jesteśmy w tym momencie, w którym mamy właśnie ostatnią szansę na zatrzymanie tego obłędu, który ogarnął radnych i prezydenta Warszawy. Teraz jest tak, że Rada Warszawy coś podjęła, pewną uchwałę, coś przegłosowała. A jaki ruch ma Rafał Trzaskowski? To jest tak, że prezydent Warszawy może powiedzieć, to jest głupi pomysł, nie zrealizuje go, czy to już stało się proceduralnym faktem? No Rafał Trzaskowski ten pomysł jednoznacznie i wyraźnie poparł w weekend w swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych, odpowiadając zresztą na bardzo słuszny apel pana premiera Mateusza Morawieckiego. Także myślę, że jego kwestia jeszcze tutaj jednoznacznie opinii jego osobistej została wyrażona. Trzeba powiedzieć, że to właśnie pojawienie się Rafała Trzaskowskiego w ratuszu spowodowało przyspieszenie jakichś takich dziwnych działań, które mają na celu podzielenie Polaków, dzielenie społeczeństwa. Przypomnę, że cały czas nie mamy obiecanej wielokrotnie ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie było zgody na pomnik generała Rozwadowskiego, nie było zgody na ulicę Zbigniewa Stypułkowskiego. To wszystko były petycje, to wszystkie były inicjatywy społeczne. Wtedy nie mówiono o tym, że petycje trzeba rozpatrywać pozytywnie. Wszystkie zostały odrzucone, wyrzucone do kosza. W tej chwili próbuje się w oparciu o petycję skrajnej lewicy usunąć rondo jednego z ojców niepodległości, miejsce symboliczne w centrum Warszawy. Od dawna, od wielu lat związane z Marszem Niepodległości, miejsce także związane z samym Dmowskim i z jego obozem, bo tam w 1918 roku, ponad 100 lat temu, odbywały się demonstracje środowisk narodowo-chrześcijańskich, endeckich, także to też nie jest przypadkowe miejsce, że to rondo akurat tam w latach 90. ustanowiono i w tej chwili się próbuje tą całą tradycję i historię naszego narodu wyrzucić do kosza w imię czego? W imię bieżącej walki politycznej, ideologicznej, po to, żeby pan Trzaskowski i jego przyjaciele przypodobali się pani Marcie Lempart, bo tak naprawdę o to w tym chodzi. Chodzi o kwestie polityczne. Rafał Trzaskowski powiedział, że wcale nie chodzi o ideologię, że to nie jest walka z jednym z ojców polskiej demokracji, polskiej niepodległości, Romanem Dmowskim, tylko to jest no, jakiś duch czasu albo jakiś taki po prostu potrzeba. Jak pan to odczytuje? Bo jednak będzie tak, że Roman Dmowski straci swoje rondo, nie ma swojej ulicy, ma swoje rondo, straci je i nie będzie miał miejsca poza pomnikiem, gdzie będzie w Warszawie, jego rodzinnym mieście wspomnianym. No właśnie bardzo dobrze pan podkreślił, że to jest rodzinne miasto Romana Dmowskiego. Mamy bardzo wiele miejsc, które przez Platformę Obywatelską są tworzone osób kompletnie nie mających nic wspólnego z Warszawą. Prawda? No, przypomnę prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który no, nie miał absolutnie żadnych związków z Warszawą. No, kompletnie. No, próbowano uzasadniać upamiętnienie Pawła Adamowicza, przypomnę, rok po śmierci, a uchwała nazewnicza mówi, że powinno się czekać 5 lat, więc skrócono o 4/5 ten czas dla upamiętnienia prezydenta Adamowicza, że związek niby był taki, że działał we wspólnej Unii Metropolii z prezydentem Trzaskowskim. No tylko, że przypomnę, że w związku z jego tragiczną śmiercią to działanie trwało 3 miesiące ewentualne, jeżeli w ogóle było. Więc to są oczywiście jakieś niepoważne argumenty. Natomiast Roman Dmowski urodził się w Warszawie, spędził tu bardzo wiele lat, zrobił bardzo wiele dobrego dla Warszawy i przede wszystkim dla całej Polski. I chcę powiedzieć jasno, że jeżeli dzisiaj pozwolimy na to, żeby zmienić nazwę ronda Romana Dmowskiego, to za chwilę będzie ręka podniesiona na kolejne symbole, na marszałka Piłsudskiego, na Halera. Już przecież słyszeliśmy a propos Józefa Halera rozmaite bzdury, kiedy była bardzo potężna walka o jego pomnik na Pradze Północ. Tamtejsza sesja Rady Dzielnicy była niebywale burzliwa. Niektórzy postulowali w ogóle wyrzucenie Halera z życia publicznego, z przestrzeni publicznej Warszawy. Także no, to jest wojna cywilizacyjna, wojna kulturowa. Ci ludzie, którzy rządzą w Warszawie, najchętniej całą polską historię i tradycję wyrzuciliby do kosza na śmieci, do jakiegoś kontenera i zastąpili
to wszystko jakimś ruchem LGBT, wolną aborcją, panią Lempart, innymi dziwnymi osobami zwulgaryzowanymi, które sprowadziły język debaty publicznej do rynsztoka. Dlatego ja apeluję serdecznie do wszystkich polskich patriotów, niezależnie od tego, czym jest bliżej do Dmowskiego, Piłsudskiego, czy do jeszcze kogoś innego, żeby się podpisywać pod apelem, pod petycją, przede wszystkim na stronie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Taki apel jest dostępny, ale także wiem, że są inne. Profesor Żaryn, profesor Wysocki taki apel zainicjowali, również środowiska piłsudczykowskie bronią Ronda Dmowskiego. Niebywale piękny gest, warto go odnotować. Musimy się zjednoczyć, bo po prostu ci ludzie, opętani w tym swoim szaleńczym, ideologicznym szale, zgotują nam to po prostu ideologiczne piekło na ziemi. I to jest zresztą to nie tylko jest w polityce nazewniczej i historycznej, bo dlaczego mamy to absurdalne zwężanie ulic, prawda? No, w mieście tak zakorkowanym jak Warszawę zwęża się ulicę. No, to także jest element lewackiej ideologii, która mówi, że trzeba ludziom zabrać samochody i mają jeździć na rowerach, hulajnogach elektrycznych, prawda, i tak dalej. Więc no to wszystko się niestety kumuluje i próbuje się wprowadzać taki totalistyczny model, bo skrajna lewica niestety tych totalistycznych tradycji nigdy się nie wyrzekła. To jeszcze teraz opowiedzmy, jakie mogą być działania, jak Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie z tą uchwałą walczył, w ogóle są jakieś szanse, czy jest to tak, że już klamka zapadła i tylko ewentualna zmiana, którą mogą przynieść wybory, zmiana w Radzie, zmiana w ratuszu może przywrócić rondo Romanowi Dmowskiemu w Warszawie. No na pewno rząd będzie upamiętniał tę postać, bo już wiele się zadziało dobrego. Zresztą to chcę też powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości upamiętnia różne nurty, bo mamy przecież powołany faktycznie Instytut Dmowskiego i Paderewskiego pierwszy raz przez premiera Glińskiego, ministra kultury. Mamy także otwarte, wreszcie wybudowane Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solejówku, bo poprzedni rząd Platformy nie potrafił tego muzeum wybudować, mimo że ono zostało formalnie utworzone jeszcze wiele, wiele lat temu. Mamy także sfinansowany przez państwo pomnik Ignacego Daszyńskiego, przywódcy Lewicy Niepodległościowej, więc rząd wspiera różne nurty, tak? Mieliśmy też uroczystość upamiętniającą generała Hallera, Korfantego, Rozwadowskiego, no wielu, wielu, wielu tych naszych bohaterów. Natomiast w Warszawie widać, że tylko i wyłącznie ci, którzy się są związani z nurtem tak naprawdę komunistyczno-lewicowym, mają szansę na upamiętnienia, bo przecież cały czas mamy upamiętnienia komunistów, które powróciły, bo zarządzenia wojewody zostały uchylone i te ulice między innymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego zniknęły, a powróciły na nowo takie jak Armii Ludowej, Związku Walki Młodych i wielu, wielu innych komunistycznych patronów. Także no, my musimy tworzyć naprawdę bardzo potężny ruch oporu przed tym, co się dzieje w Warszawie, bo dzieją się bardzo złe rzeczy. To także dotyczy kwestii związanych z obecnością Kościoła, prawda, walka z opłatkiem, walka z miejscem religii w życiu publicznym, to, co się próbowało zrobić w szkołach, wprowadzenie tej seksedukacji już od przedszkoli w bardzo dziwny sposób, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak potężne protesty przede wszystkim rodziców, także środowisk katolickich, obywatelskich, oczywiście także radnych PiSu i wielu innych osób, spowodowały, że na kilka lat przynajmniej wstrzymano wprowadzenie tego programu. Podobnie było w sprawie przekształcania użytkowania wieczystego we własność, kiedy złamano obietnice wyborcze i podniesiono stawki, sięgając bardzo mocno do kieszeni warszawiaków po potężnych protestach. Jednak również ta decyzja została cofnięta. Wtedy nawet Jacek Żakowski wypowiedział się bardzo krytycznie o tym, jak Platforma prowadzi politykę na poziomie Rady Warszawy. Więc myślę, że taki potężny sprzeciw społeczeństwa, różnych środowisk może spowodować, że oni się jeszcze cofną, bo to jest po prostu absurdalna decyzja. Zatem jaki będzie opór społeczny? Piotr Mazurek, radny miasta stołecznego Warszawy i pełnomocnik rządu do spraw młodzieży, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia za godzinę 17:19. Czas na muzykę zaraz potem, a trochę porozmawiamy o książkach w takim świątecznym anturażu, bo za chwilę święta Bożego Narodzenia. Jak ktoś jeszcze nie ma prezentów, to będziemy podpowiadać.